Witam Was, moi drodzy, w kolejnym vlogu, na kreatywnym vlogu. Jak widzicie, staram się i vlogi się pojawiają. A w dzisiejszym odcinku zaczniemy od porcji porannych informacji od kreatora. Wprowadzono podatek cukrowy. Wszyscy oburzają się, wszyscy krzyczą na to w internecie, jest wrzawa. Ale przeczytałem jedno zdanie, które utwierdziło mnie w tym, że po co, dlaczego? Przecież oni napisali wyraźnie, że ten podatek cukrowy jest dla naszego dobra. I to zmieniło mu światopogląd. Przecież oni są dla nas dobrze. Oni nam zabierają pieniądze, żebyśmy mieli lepiej. Nie czaicie tego naprawdę? Nie wiem, jak do Was dotrzeć. No, przecież to dla naszego dobra nam zabierają pieniądze. Zobaczcie, ja już się przerzuciłem na wodę. To dla naszego i Waszego dobra zabierają nam pieniądze, pamiętajcie. Nie dajcie się omamić, że to tak o nam kradną złotówkę, czy tam 80 groszy od litra słodkiego napoju, od energetyków, bo są psychoaktywne jeszcze więcej. Nie dajcie się omamić, to dla naszego dobra, moi drodzy, to prewencja. Koniec porannych informacji. A dziś, moi drodzy, jest piękna niedziela, jak zresztą widzicie. Wróciłem ze ślubu kilka godzin temu, a teraz z rana jadę. No, zaraz powiecie, że moja tonnie się robi, ale tak, na strzelnicę jadę. Ponieważ dzisiaj są zawody. Zawody Trigun. Innymi słowy, Trzygun. Czyli trzy bruń. Tak po polskiemu bardziej. Trzy bruń to znaczy, że startuje się w konkurencjach karabin, pistolet i strzelba. Są to w zasadzie moje drugie zawody tego typu. Nie chodziłem na nie ze względu na mój dosyć ułomny i niskiej jakości kręgosłup, który jest jaki jest. Ale, moi drodzy, byłem, nie wiem kiedy to było, z miesiąc, dwa temu na takich zawodach, no z dwa miesiące temu. I okazało się, że owszem, statyka nadal jest bardzo fajna, czyli statyczne strzelanie to tarcz na różne tam odległości, różnych dyscyplinach, już mniejsza o to. Ale ten cały Trigun to jest naprawdę nadal zarąbista rzecz. Więc jadę wziąć udział. Będzie na strzelnicy Złoty, będzie na strzelnicy Rafał. Troszeczkę innych osób. Osobą, którą jeszcze możecie znać, będzie Adam, zwany Diabłem. Kiedyś nagrywaliśmy z Adamem jakieś filmy. Także, moi drodzy, zobaczycie przebieg ze strzelnicy. Ogólnie to miałem dzisiaj być w kościele, w sensie w kościele na komunii. W sensie, bo to jest, bo COVID i komunii nie było i jakieś takie dziwne akcje były i teraz jest jakaś komunia i kreator miał nagrywać, ale żona po prostu, no, powiedziała, że pójdzie za mnie i ponagrywa. Kochana to kobieta jest. Bo komunia jest o 11, zawody są teraz, jadę, jest 8:40, no to bym raczej nie zdążył. A ciekawostek jeszcze, dzisiaj pierwszy raz będę strzelał z Colta, którego kupiłem, Colta 1911. Nic w zasadzie nie zrobiłem, jest całkowicie seryjny. Z ciekawostek jeszcze będę sprawdzał AOŁ-kę. Już tak patrzę, czy wszystko wziąłem, ale raczej wszystko wziąłem, słuchy tam gdzieś leżały. W AR-ce zmieniłem sprężyny na JP-ka, te Enchanted, Low, coś tam, czyli te słabsze. No i polerowałem spust, jakby to nie zabrzmiało. Mam ugadane, że gdyby moja broń nie za bardzo funkcjonowała, to Rafałek mi pożyczy swoją AR-kę. Bo nie wiem, czy będzie skłonki zbijała. Wiecie, to jest ogólnie nowa AR-ka. Ja ją kupiłem 3 tygodnie temu, powiedzmy. Więc ona ma przebieg ile? 100? 200 pestek? To jest nic. I wiem, że przy nowych wymiana sprężyn szczególnie może skutkować problemem ze zbijaniem właśnie spłonek. Także co, lecę, nie przedłużam. Strzelec gotów? Gotów. Po komendzie start. Go. No i będzie mały komentarz, moi drodzy, na żywo. Ta szczelina naprawdę jest dosyć mała.
ale tutaj akurat to strzelanie, z tego co się później dopytywałem, poszło mi naprawdę dobrze. Nie licząc, za chwileczkę zobaczycie piękne zacięcie, czyli nie zbicie. O, w tym momencie spłonki. Słaba sprężyna. Jeden nabój wyleciał niestety. Czy jestem jeden w plecy? Czy nie mogłem oddać wszystkich strzałów? Czyli mam jeden zaliczony jako miss. Tak, nie ma naboju w tym. Nie ma. I lecimy dalej. Tutaj zapomniałem, że biegać trzeba. Ale za chwileczkę mi się przypomni. Tutaj dublety do tych tarcz, co widzicie, białych. Noga w oponę teraz. Lewa noga w oponę. Wychylamy się i mamy pierwszy cel. Drugi. Duże odstępy robiłem bezsensownie, też widzę. Tutaj straciłem troszeczkę. W ogóle to komentuję to na żywo, więc... Druga strona. Tutaj oczywiście też lewą nogę włożyłem. Prawa powinna być. Prawa noga. I po pierwszy. Z lewej ręki jestem naprawdę omkły i... Ale coś tam trafiłem. W sumie udało się, dobrze nawet, więc... Tragedii nie ma. Chyba jeden tylko wyszedł poza żołnierza. Z tego co pamiętam. Więc... Karabin całkiem spoko poszedł moim zdaniem. Te tak zwane palwroty. A tam Rafałek i Złoty po lewej stronie stoją. I się męczą, patrząc jak ja biegam. Rampie trzymaj? Nie wiem co on krzyczy. Teraz moi drodzy, strzelba, przepraszam. Tutaj poległem najbardziej, ponieważ nie miałem przy sobie ładownic. 5 mam w komorze, znaczy w magazynku. Tutaj sobie liczyłem, także wiedziałem co się dzieje. Tutaj już tlenu zaczyna brakować. Kondycję trzeba byłoby poprawić. No i ładowanie, moi drodzy. Ładowanie jeszcze tutaj miałem na kolbie 5 sztuk. A później miałem w worku zrzutowym z tyłu, do którego miałem słaby dosyć dostęp. Kilka w kieszeni, a resztę nawet z paczki sobie nie wyjąłem. Nie mam dlatego pojęcia dlaczego w sumie. Położyłem sobie paczkę. O, tutaj już takie hurdur. Strzelanie. Tu już było widać takie, a jakoś to się trafi. No i znowuż ładowanie. Tutaj przed Rafałek miał fajnie, bo on miał 5 w koworze, podbiegł sobie i miał drugi magazyn, bo on ma w magazynku naboje do strzelby załadowane po same jajca i to jest naprawdę na plus, więc będę musiał pomyśleć o nawet jakiejś może taniej sajdze, czy nie wiem, czy tam. No ale to zobaczymy przyszłościowo, bo na strzelbie potraciłem naprawdę bardzo dużo czasu. Zobaczymy, na razie skupimy ładownicę i poćwiczymy z ładownicami. Ale tutaj mis krytyczny taki. Tu już przestałem ogólnie też liczyć, ile mam w magazynku. O właśnie. I to jest strata kilku sekund bezsensowna. No i widzicie, nie, znaczy nie widać, miałem kamerę źle ustawioną. Właśnie sobie pobieram z pudełka, tym razem lewą ręką. Ładuję tam prawą, tu lewą, w ogóle. No trzeba mam do przećwiczenia i do kupienia na pewno. Ładownicy, no bo to jest porażka, co ja robiłem tutaj strzelbę bardzo słabo mi poszło moim zdaniem. A powiem wam, że wciąga Trigun, fajny jest. Fajeczka mała. I będzie miss. No, tak odpadło, ale już ledwo co widzieliście. Kurwa, jeszcze. Zostały mi 2 cele i zaraz załadować sobie 3. To tak, nie widziałem celów. Gdzie one są? Aha. Oczywiście sobie stwierdziłem, że pobiegnę do przodu. A stąd? Nie wiedziałem, że stamtąd trzeba, myślałem, że trzeba dalej biec. Mój błąd. Jeden zrzuciłem, a drugiego nie widzę. Po prawej stronie zobaczcie całkowicie. W cegłę jakąś walnąłem, bo uważałem, że to jest cel. Ciągle nie widzę, Teraz zobaczyłem. O. I doładowanie jednego. No tu poszło, powiem wam, że... Tragedia. Strzelba, tragedia. Widzę już Rafałka i Złotego, jak będą pisali komentarze, że co ja robiłem. No ale tak, no poszło mi słabo. Ale naprawdę zabawa jest przednia. Trigun jest świetnie wciągający. Naprawdę mega super fajny. Teraz trzecia oś, pistolet. No i tutaj miałem problem taki, że niektóre nie zleciały. Po prostu
popery. No tutaj nie trafiłem akurat. Tu już też takie już, dobra, jakoś to będzie, hurdur, strzelamy. Tu już trochę za blisko poszedłem bez sensu, o, ale o. Dostała i nie zleciała. Dostała, przesunęła się w bok. Magazynek następny. No to... A mogłem z Colta strzelać, miałem przy sobie. Pistolet, no... Jakoś tragedii tutaj nie ma. Tak mi się wydaje. Jeden nie trafiłem, na tamte dwa razy trafiłem, no widzieliście, no po prostu nie poszło. Brak tlenu już słychać. O i kolejny mis. O ale to, już mówię, już brak tlenu. Przyjrzałem. Też robił swoje. Po zawodach widzieliście mój przebieg. I teraz można powiedzieć, na pewno póki co jeszcze zawody trwają, ale po prostu już jadę, bo taktycznie się nie do końca przygotowałem. Wziąłem ze sobą tylko litr wody, w sensie dwie butelki pół litrowe wody. To było zdecydowanie za mało na temperaturę 33 stopni, gdzie tam w większości jesteśmy w słońcu, więc dopowiedzcie sobie, jaka jest temperatura. Więc to był mój błąd. I teraz tak, czy jestem zadowolony, czy nie? Można powiedzieć, że słaby czas miałem ogólnie. Ale to w sumie plus, bo widzę, że mam błędy, widzę, gdzie są błędy. To znaczy, że można się rozwijać, bo gdybym nie widział błędów, to znaczy, że albo nie umiem, nie umiem w strzelanie, to by znaczyło, albo coś, nie wiem, dziwnego ze mną, skoro bym popadł w samozachwyt, że ten wynik jest dobry. Ten wynik nie jest dobry. Aczkolwiek zadowolony jestem, że poprawiłem niektóre aspekty względem poprzedniego Trigana, na którym wystartowałem z kałachem, który był nie do końca przestrzelony na odpowiedni dystans, który tam mieliśmy 50 metrów. Wtedy miałem problem ze strzeleniem tarcz, celów wielkości, żeby właśnie skłamać, o takiej średniej pizzy z 50 metrów. To jest tragedia, że nie mogłem, z pozycji klęczącej, fach, lewo, prawa ręka. Dzisiaj było w zasadzie trudniej, bo pozycja leżąca, jeszcze do zakładnika strzelaliśmy z pozycji leżącej, czyli jak trafilibyśmy, znaczy do zakładnika, strzelaliśmy do bandziora, jak zakładnika by się trafiło, to byłoby niedobrze, tak? Dodatkowy punkt, więc pierwsza konkurencja karabinowa, jestem z niej bardzo zadowolony, ponieważ z pozycji leżąc trzeba było oddać 5 strzałów do żołnierza i tutaj miałem wszystko w żółtym, czyli powiedzmy w tak zwanej dyszce, powiedzmy, żołnierzowej, więc to jest dobry wynik, tym bardziej, że w tej ta pozycja jest, naprawdę ten prześwit był mały i ta pozycja jest niełatwa, a co dużo mi pomógł ogólnie w tym celowaniu. Następnie trzeba było strzelić, nadal z pozycji, były magazynki ładowane po 10 sztuk do karabinu, następnie trzeba było strzelić, oddać 5 strzałów do właśnie tego zakładnika, do bandziora i tam jest, no to jest dosyć trudne, powiem wam, że poprzednio z pistoletu się strzelało do tego z mniejszej odległości, tutaj 50 metrów, myśmy tam się strzelało, nie wiem, z 10-15 metrów i były misy, natomiast tutaj na karabinie jestem z tego zadowolony, bo miałem 4 w głowie miał wsadzone pociski, nie było 5, za co został mi doliczony czas. Dlaczego nie było 5 pocisku? No niestety to, czego się troszeczkę obawiałem, miałem niezbitą spłonkę w naboju, czyli nie wiem, traktujemy to jako zacięcie, tak? Swego rodzaju. Nie zbiło mi spłonki. Wziąłem magazynki od Złotego, miał już się załadowane, nie przeładowałem ich na swoją amunicję. Nie zapytałem wcześniej, jaką ma amunicję, on miał akurat GGG, a z tego, co mi wiadomo, potwierdźcie w komentarzach, GGG na przykład w stosunku do PCM, PMC, PMC, PCM, już się pamiętam, ma twardszą tą spłonkę. No i tamtej spłonki mi nie zbiło niestety, więc taki malutki ból. To się jeszcze ta broń wyrobi, że nie będzie takiego problemu, bo to jest w miarę nowa, no ale nie zbiło mi spłonki, więc tutaj troszeczkę straciłem. Później tam te dublety, no to raczej takie, wydaje mi się, że proforma, no tam nie miałem żadnych czasów jakichś tam doliczanych czy coś, więc poszło dobrze. Następna konkurencja, strzelba, i tutaj po prostu widzę ogrom rzeczy, które muszę poprawić. Oczywiście, żebyście nie odebrali tego, że ja mówię, jakoby mi zajebiście poszło, a zwalam wszystko na to, że nie miałem ładownicy czy coś, absolutnie nie. Nie robię tego, nie lubię takiego czegoś, na zasadzie, że człowiek znajduje błędy. Ja tylko wam mówię, gdzie popełniałem błędy i tu właśnie był błąd taki, że nadal nie zaopatrzyłem się w ładownicę. W sumie nie wiem dlaczego, nie wiem, jakoś... Nie wiem dlaczego. I miałem amunicję tak, trzeba było mieć 27 albo 20, 27 sztuk amunicji, albo 21 sztuk amunicji.
Ja miałem, można było mieć 5 załadowanych do strzelby, miałem załadowanych 5 do strzelby i 5 miałem na kolbie od strzelby, czyli miałem 10. Resztę miałem w worku zrzutowym, kilka w kieszeni, no i reszta była w tym, na tym krzesełku do doładowywania. No i wyciąganie z tego pudełeczka, doładowywanie po jednej sztuce takie, to mi nie poszło. Ogólnie to był... Tutaj straciłem ogrom czasu przez fakt, że nie miałem ładownicy, aczkolwiek twierdzę, że nawet nie mając ładownicy i mając ułożone, właśnie nie wiem, czemu nie wyjąłem w ogóle z pudełka tych naboi. No teraz dopiero cyknąłem, można było tak zrobić. Ale ogólnie samo ładowanie szło mi bardzo kaleko, jak widzieliście na filmiku. Mogłem to zrobić dużo, dużo, dużo szybciej, więc tutaj mam do popracowania. Zbijaki i ćwiczenie w domu mnie czeka. No i następna konkurencja pistoletowa i z niej... W sumie jeszcze takiej nie przeanalizowałem na filmiku, zobaczę. No tam było chyba całkiem nie najgorzej. Magazynki były ładowane po 5 nabojów. No jedynie co, no to te cele się nie przewracały, jak się strzelało w środek. No mi przynajmniej się nie strąciły 2 albo 3. I tam widziałem kolegom też się nie strącały te cele. W sumie teraz pomyślałem, że skoro i tak ładowaliśmy po 5 sztuk amunicji, to mogłem strzelać z Colta. Tam moc obalająca jest taka, że nie grał broni, czy trafiam w górną krawędź tego popera, czy w środek, bo i tak by zleciał. Tylko musiałbym mieć jeszcze jeden magazynek, brakło mi magazynka. Muszę spróbować, na następny raz jak będzie takie coś, to po prostu wystartuję sobie z nim. Chociaż nie wiedziałem o tym, bo tak naprawdę mogłem też tetetkę wziąć. Tetetka też ma większą moc, jeżeli się nie mylę. I też by prędzej zrzuciła to. No ale no cóż, ale pistolet poszedł chyba całkiem sprawnie. Bieganie wydaje mi się, że poszło też nie najgorzej, ale ogólnie wiem, nad czym pracować, wiem, co muszę poćwiczyć i jestem zadowolony z tych zawodów. Szczególnie jestem zadowolony z karabinu, który znacząco, no, radykalnie się poprawił względem poprzedniego. Poprzednio też nie miałem w kałachu nawet kompensatora, to był golutki, golusieńki kałach, więc dużo, dużo, dużo też daje sprzęt. Ciekawe by były takie zawody. Tak abstrahując mówię, nie wiem czy Adaś w ogóle diabeł ogląda ten film czy nie, ale może ciekawe byłoby kiedyś zrobić na broni powiedzmy klubowej czy coś, żeby każdy miał tą samą broń, te same warunki i takie coś sobie sprawdzić. Nawet może nie tyle jako zawody, tylko nawet tak dla siebie, to też mogłoby być ciekawe. Bo tutaj wydaje mi się, że też mimo wszystko to jak kto ma to wszystko, sprzęt, to też może dużo wpływać. Nie mówię, czy to jest dobrze, czy to jest źle, po prostu tak jest. A ciekawe by były takie też zawody na sprzęcie klubowym, czy tam na sprzęcie... Ja mogę tu dostępić swój sprzęt i wszyscy mogą na nim walić, to tam nie gra roli. To ciekawe było. W każdym razie jestem zadowolony, w aucie troszeczkę lepiej już jest. Tam powiem wam, że mi się robiło słabo, bo gorąc. Dlatego wystartowałem chyba jako trzecia osoba, czy tam jako czwarta, ponieważ nie wydalałem już... Stałem na słońcu, ze mnie się po prostu lało. Ja ogólnie mam taką przemianę materii, czy nie wiem, od czego to zależy, czy tak działam, że ja na przykład wystarczy, że będzie gorąco, ja będę stał i zamiast ze mnie się będzie lało. I to nie chodzi o to, czy ja teraz ważę, ile ważę, czy tam nie chcę kłamać ile, ale tam powiedzmy 120 kg, 115 kg, czy ważyłem kiedyś 70-80 kg, zawsze takie coś miałem, że aj, pojechałem prosto, a tutaj jedziemy wodą, żeby nie zakurzyć. Ale zawsze miałem takie coś właśnie, że ze mnie się zawsze lało. Zawsze. Z łba. Najwięcej z łuba. Taką nie mam, że się jakoś pocy, tylko z łuba mi zawsze się leje. Także lecę. O, takie te. Jak to się nazywa? Indyki? Czy nie? Nie, to bażanty może. Ładne takie. Kurczę, chciałbym tak mieszkać, zobaczcie. Chciałbym na wsi w ogóle mieszkać. Bardzo fajne. Bardzo fajne. Bardzo bym chciał na wsi mieszkać. Bardzo. Dobra, moi drodzy. Teraz żona moja w tym momencie właśnie... jest w kościele chyba, na tej komunii. Ja mam do domu jakieś, no nie przesadzam, 40 km powiedzmy, 37 km. Po drodze jeszcze muszę zahaczyć jakieś picie kupić, bo człowiek po prostu usycha jak mokry chomik na patelni. No i co? I składamy tego vloga, chyba taki wyjazd ze strzelnicy może zrobimy. Czy coś? Nie wiem co to jest za vlog, taki vlog. Bo dzisiaj nic już takiego produktywnego nie będę robił. Chociaż... A zobaczymy, może gdzieś mi pojedziemy do gdzieś tam, do Lubina, park militarny obejrzeć. To może będzie vlog jeszcze, zobaczymy. Ale w razie czego to się już z wami żegnam. Trzymajcie się do następnego odcinka, dzięki za łapki w ogóle. Ale być może dalej będzie film, to już później nie będzie pożegnania. No chyba, że będzie jeszcze jedno. Pa!